To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny na obiekcie dużym. Złoto zdobywa Stefan Kraft przed Johanssonem Geigerem, Żyłą Laniszkiem Lidwikiem, Yukio Satą, Huberem, Cenepreucem oraz Janem Herlem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs pod znakiem powrotu zimy, dużo ciężkiego śniegu, dużo świeżego śniegu i niestety to sprawiało ogromne problemy zawodnikom i zebrało żniwo w postaci Irio i Eisenbichlera, ale wiatr dominował z przodu. Jeden jedyny przypadek Amana, który miał chyba 3,3 punktu dodane za wiatr, warunki zmienne. Kubacki powiedział to, co powiedział w wywiadzie, jeśli ktoś nie słyszał, to że przeliczniki policzyły swoje, a on odczuwał co innego. Nie zamierzam się do tego odnosić, skoro Skoczek tak powiedział, no to raczej należałoby to przyjąć za pewnik. I warunki mniej więcej takie jak podczas kwalifikacji w Oberstdorfie jeszcze w starym roku, właśnie przed turniejem czterech skoczni, gdzie było dużo świeżego śniegu, też były problemy, ale niestety, czy też na szczęście, wtedy nikomu nie zabrało narty, tak jak Rioju. Ale Grande Kraft, i niektórzy pewnie by zapytali, czy boli was wielki Kraft. Trzecie mistrzostwo świata Krafta, sezon okropny, poprzedzony ciągnącą się kontuzją, problemami z przygotowaniem do sezonu, później kwarantanna, wirus, później skok w Planicy, pierwszy, tak naprawdę jeden z pierwszych w ogóle na śniegu, chyba 7 albo 8 skok na śniegu, skoczył fantastycznie, najdłuższy skok w serii próbnej, plecy zabolały, Krafta znowu nie ma. Mało startów, po turnieju 4 skoczni TT Zanoszczat znów musiał odpuścić, mało startował, te skoki nie były szczególnie udane w przekroju całego sezonu, jedno miejsce na podium, nieudany skok, czy też konkurs, nieudany po prostu konkurs na skoczni normalny, bo tak to trzeba określić, bo to był kandydat do medali i przyszła skocznia, którą Kraft lubi, z czym się zresztą nie kryje, nie lubi gapa, podobnie jak Thomas Morgenstern, i przyszło co do czego, to jednak był przygotowany, skakał bardzo dobrze. Wygrana jest seria plumna przed kwalifikacjami, kwalifikacje, seria plumna przed konkursem, najwyższa nota pierwszej serii, w drugiej serii już nie, ale jednak Kraft, wielki Kraft, trzecie mistrzostwo świata w karierze. Oprócz niego jest tylko Birger Ruud z 3 mistrzostwami świata indywidualnie oraz Adam Małysz, 4 mistrzostwa indywidualne, 5 medali, Małysz ma 6, a Weissflog 5. I jeśli chodzi o to, co jest niezwykłe, Kraft jest trzecim zawodnikiem w historii, który na 3 kolejnych mistrzostwach świata zdobywa medal indywidualny. Oprócz niego byli to Matti Nykänen oraz Gregor Schlierenzauer. Tak jakby ktoś się zastanawiał, czy Schlierenzauer nie osiągał nic na imprezach mistrzostw świata, to zdobył 4 medale indywidualnie i myślę, że takie deprecjonowanie osiągnięć Schlierenzauera, jakie często ma miejsce, no to jest delikatnie mówiąc nad wyraz, ale naprawdę Kraft jest wielki. Wielki mistrz, nawet w tak beznadziejnym dla siebie sezonie pod względem zdrowotnym, i to, że musiał przejść kwarantannę koronawirusa, którego ciężko przechodził, i naprawdę to jest wielki triumf tego zawodnika, w nawet tym sezonie, który, tak jak mówię, no był beznadziejny, biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich latach, i tak Kraft zdobywa konkret, czyli mistrzostwo świata. Wielkie brawa dla tego zawodnika, jeszcze raz mówię. Na drugim miejscu Johansson, troszeczkę zaskakujące. 2 bardzo dobre skoki. Pierwszy skok z dość słabym wiatrem pod narty, przynajmniej wedle odczytów. Drugi z mocniejszym i zasłużenie też wysoko oceniany. Zresztą Kraft też był bardzo wysoko oceniany. I on naprawdę w tych warunkach, przy tych problemach zawodników, on został wysoko oceniany. Ja się absolutnie dziwię. 57 i 57,5 punkta. Naprawdę noty zasłużone, biorąc pod uwagę to, co się działo na zeskoku. A Johansson, zaskoczenie. Trochę taka, trochę nie. 4. pozycja w Pucharze Świata. I można powiedzieć, że Johansson trochę cichaczem zdobywa kolejny konkret, czyli medal mistrza świata indywidualnie. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Na trzecim miejscu Karl Geiger, i tutaj muszę się zatrzymać przy pomiarze. Był 6 po pierwszej serii, w drugiej serii skok odległy, zmierzony tylko 4,1 punktu za wiatr z tyłu, i naprawdę ja wiem, że być może wpisuje się w tendencję typu Niemcy okradli żyłę z medalu, ale ten pomiar naprawdę budzi moje spore wątpliwości. Oprócz tego, co powiedział Kubacki, jeszcze moje wątpliwości budzi pomiar przy skoku Lindvika z drugiej serii, ale naprawdę te 4,1 punktu od Yeta naprawdę budzi moje duże wątpliwości, bo to też nie był topowy skok Geigera, troszkę przekrzywiło go w powietrzu. I jeśli to miało być objaw tego, że jest to opóźnienie, jeśli chodzi o pomiar, to jestem skłonny w to uwierzyć. Na 4. miejscu Piotr Żyła i skakał bardzo dobrze. Mówił, że pierwszy skok zostały trochę przed nim narty, nie był to tak dobry skok, drugi był bardzo dobry.
I nie dziwi mnie, że miał tak dużo odjętych punktów zawiad, bo było widać, że niesie go, ma dość niską wysokość przed tą drugą serię i tak go niosło, więc mnie nie dziwi, że miał tak dużo odjętych punktów za wiatr, ale dziwią mnie trochę noty. 55 punktów to jest dużo jak na standardy tego konkursu. Może to nie był taki naprawdę perfekcyjny Telemark, ale w mojej opinii musi dostać co najmniej 57 punktów, skoro Kraft, oczywiście ten Telemark był ciut lepszy, ale no musi dostać minimum 57 punktów w mojej opinii. Jeżeli dostałby 58 i stanął razem na podium z Geigerem, to bym się nie zdziwił i tutaj powiedziałbym, że to Żyła powinien stawić na podium, bo ze względu na to, jak niskie miał noty w drugiej serii i jak mimo wszystko dziwny był ten odczyt Geigera. To nie jest ta skala co Ryoyu w Niżnym Tagile 2 lata temu, ale po prostu ten odczyt mnie zastanawia, szczerze mówiąc. Na 5. miejscu Andrze Laniszek, awans o 5 pozycji po serii drugiej, skok długi 136,5 metra i też miał problemy, te narty hamowały. Zresztą wielu zawodników, praktycznie co drugi miał jakieś problemy, że te narty mu hamowały, leciał do przodu, niektórzy nie potrafili się z tego wybronić. I no kolejny dobry występ. Co można powiedzieć, nie ma tutaj medalu, ale naprawdę występ Laniszka bardzo, bardzo dobry. 6. miejsce Lindwik i tutaj też awans o 5 pozycji i dziwi mnie te 5,8 punktu odjęte, bo to nie współgrało jakby z parabolą lotu Lindwika, bo wydawało się, że jednak Lindwik go troszeczkę trzymał i 5,8 punktu odjęte troszeczkę mnie zastanawia, szczerze mówiąc, ale to jest podobna kwestia jak z Geigerem. Jeżeli to ma być właśnie objaw tego opóźnienia, jeśli chodzi o pomiar, to byłbym skłonny w to uwierzyć, ale też widać było, delikatnie mu cofnęło narty podczas lądowania. Na 7. miejscu Yuki Asato, 4. po pierwszej serii. Pierwszy skok bardzo dobry i bardzo dobre warunki. I drugi no też nie tak dobry. Troszeczkę go przekrzywiło, trochę ma takie tendencje do chaotycznego zastawiania się nartami w drugiej części lotu i czasami on na tym bardzo dużo traci. I dalej na 8. miejscu Daniel Huber. 3. po pierwszej serii mówiłem, że gdyby miał obstawić wyłącznie treningi, to Huber byłby na miejscu 3. I był na 3. miejscu pierwszej serii, ale w drugim skoku i warunki najprawdopodobniej nie były najlepsze i też skok Hubera nie był tak dobry jak w pierwszej serii, ale i tak 8. miejsce to jest dobry wynik. Bardzo dobry wynik. 9. cenę Prełca. Najlepszy z Prełców. Domena nie było, więc to nie była konkurencja, ale Peter skakał nieźle. A i tak cenę jest pierwszej dziesiątce, 8 był po pierwszej serii, więc naprawdę brawa dla tego zawodnika. Pewnie gdyby miał medal, to mógłby w końcu wyjść z cienia swoich braci i mieć po prostu coś, co wyróżnia go na tle jego starszego i młodszego brata. Z jednej strony, można powiedzieć, że takiej pseudo-kibicowskiej sprawiedliwości, to cenę powinien zdobyć medal, żeby była jakaś sensacja, ale i tak występ cenę bardzo, bardzo dobry. Może nie aż tak wybitny jak na treningach, seriach próbnych, ale też 2 dobre skoki w wykonaniu Cenę Prełca. I 10. Jan Herl złapał fantastyczne warunki, lądowanie takie, no przyzwoite jak na ten poziom rywalizacji. W poprzedniej serii, znaczy pierwszej serii miał o wiele gorsze lądowanie. I 18. miejsce po pierwszej serii, 10. po drugiej też znaczny awans. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, no to 15. Kubacki. Tak jak mówiłem, rozdźwięk pomiędzy tym, co zmierzył mu wiatromierze, a to, jakie realnie miał warunki w powietrzu, mówił o tym, że był to dość znaczny rozdźwięk, ale przynajmniej nie robił dramy o to, bo 2 lata wcześniej jednak cuda działy się i to o wiele, wiele większe w Zyfel, czyli w mojej opinii jeden z najbardziej skandalicznych konkursów w XXI wieku, jeżeli w ogóle nie najbardziej skandaliczny. 19. miejsce Kamil Stoch, pierwszy skok. Ani warunki, ani sam skok Kamila nie były dobre. Drugi skok, bardzo ładnie trafiony w próg. Naprawdę rzadko spotyka się Kamila Stocha z tak ładnie trafionym skokiem w próg skoczni, ale też to nie pozwoliło na jakiś mega potężny awans. I 19. miejsce może jest poniżej oczekiwań, ale czy jest naprawdę mega poniżej oczekiwań? Czy zapowiadało się na więcej niż 10. miejsce? W mojej opinii, szczerze mówiąc, nie, jeśli chodzi o Kamila Stocha. I 21. miejsce Andrzej Stęka, 24. po pierwszej serii. 2 przyzwoite skoki. Takie, na jakie można było liczyć, patrząc przez pryzmat treningów i tak naprawdę nie zamknął jakoś definitywnie drogi wolnemu czy Murańcy do drużyny, ale raczej 4 nie zostanie zmieniona na konkurs drużynowy, przynajmniej tak mi się wydaje. Dalej, Norwegia, 12. Tande w drugiej serii nie trafił jakoś szczególnie dobrze z warunkami, przynajmniej tak to wyglądało. I 13. Forfak, nie tak dobrze jak podczas kwalifikacji, ale właśnie to był występ, powiedzmy, okolice tego 10. miejsca, dość dalekim już tylko, bo to jest 13. miejsce, ale pokazanie mniej więcej formy z treningów, wiadomo, jak było w kwalifikacjach, dostał najlepsze warunki, wykorzystał to, ale występ Forfanga na miarę oczekiwań. Dalej Niemcy, 17. Eisenbichler, 16. po pierwszej serii, w drugiej, no niestety,
zawodnik, który dość agresywnie, często ma to ciało trochę przesunięte do przodu i kilka metrów po lądowaniu, to było widać na powtórce, ten narty mu przyhamowało, poleciał na twarz po prostu i na szczęście nic mu się nie stało, ale wiązania muszą wypiąć w takiej sytuacji, po prostu muszą wypiąć wiązania w takiej sytuacji i to jest wielkie szczęście, najprawdopodobniej nic mu się nie stało, ale jeżeli jakkolwiek inaczej by się ułożył, to najprawdopodobniej mógłby mu nawet pójść więzadła krzyżowe i byłaby podobna sytuacja jak ze Stefanem Laje, że praktycznie na koniec sezonu traci szansę na start w kolejnym, na szczęście nic się nie stało i spadł tylko o jedną pozycję względem pierwszej serii, więc to też jest jakieś osiągnięcie. 18 Paszke, wydaje się, że pomiar Paszkego i Kubackiego powinien być zbliżony, bo Paszke oddał też dobry skok i mimo tego zjazd, jeśli chodzi o pozycję, bardzo poważny, znowu nie trafił z warunkami tak jak na obiekcie normalnym. I 24 Martin Hamann, występ na miarę oczekiwań. Trudno było oczekiwać od tego zawodnika w tym momencie, przy jego aktualnej formie sportowej, coś więcej. Austria, trzech Austriaków w top 10, a na 11 miejscu Filip Aschenwald. Wyraźny szturm na pierwszą dziesiątkę zrobili Austriacy w pierwszej, w drugiej serii, bo awans po 8 pozycji, Aschenwald nie dał rady dostać się do czołowej dziesiątki, ale też bardzo fajny skok i mało punktów odjętych za wiatr. I w jego przypadku, patrząc na ten skok, można było się zgodzić z tym, jeśli dobrze pamiętam, 7 punktami odjętymi za wiatr. Dalej, Słowenia, Peter Preutz, 16 miejsce w pierwszej serii, nie trafił dobrze z warunkami. W drugiej, jeśli wierzyć wiatromierzom i też trajektorii lotu Preutza, to faktycznie trafił bardzo dobrze, ponad 20 punktów odjętych za wiatr i jedni sędziowie dali 18,5, a inni 16,5 bez form pośrednich. I szczerze mówiąc, te oceny mnie nie dziwią, bo Preutz zrobił coś takiego, jakby przysiadł, ale bardzo szybko go wyprowadził do telemarku. Momentalnie to nie było tak jak przy Urszy Bogataj, że ona robi przysiad, ona wstaje z tego przysiadu, rozkłada ręce i jest telemark. Tylko Preutz zrobił to na tyle umiejętnie i na tyle szybko, że nie wszyscy sędziowie to zauważyli i nie dziwią mnie tak rozbieżne noty. Może dziwi mnie to, że nie było takiego rozstrzału na 17, 17,5, ale też nie krytykowałbym jakoś bardzo sędziów za te 18,5, bo to jest właśnie taka sytuacja niejednoznaczna i bardzo trudna do oceny, no bo mimo wszystko pełne lądowanie, nie było żadnego krawędziowania, problemów przy podejściu do lądowania, przy podjeździe i to jest właśnie bardzo taka cienka granica i bardzo trudno to ocenić tak naprawdę. Ja bym dał osobiście 17,5 za takie lądowanie, ale to jest właśnie wiedza troszeczkę po fakcie. I dyskwalifikacja Paulo Cicza, on skoczył dość krótko, miał słabe warunki, jeszcze strasznie dużo męczył się przy tym lądowaniu, bo ze dwa, a może nawet trzy razy mu te narty przyhamowało podczas odjazdu. I dalej, Japonia, 13 Keiichi, skakał dobrze na treningach, momentami nawet fantastycznie na tych treningach. 13 miejsce jest dobrym wynikiem, nawet powyżej oczekiwań jeśli chodzi o Keiichi Sato. 32 Junshiro, jestem na miarę oczekiwań, tym razem nie znalazł się w czołowej 30, no i Ryoyu. Tutaj stało się to, czego się obawiałem. Dużo świeżego śniegu na zeskoku. Delikatnie, naprawdę delikatnie mu przykrawędziowała narta. Złapała świeży śnieg, pociągnęła skoczka za sobą. Na szczęście Ryoyu nic się nie stało. 34 miejsce mimo upadku. Miał bardzo słabe warunki, jeśli dobrze pamiętam, 4,8 punktu odjęte za wiatr. Szkoda zawodnika. Nie zapowiadało się nawet, szczerze mówiąc, ale szkoda zawodnika. Na szczęście najprawdopodobniej nic złego mu się nie stało, podobnie jak Eisenbichlerowi. Dalej Szwajcaria, 20 De Schwanden, skoki w porządku. Może pierwszy był troszeczkę lepszy, ale tutaj w drugim skoku być może wchodziły w grę warunki. 26 Aman, właśnie ten pechowiec, który złapał wiatr z tyłu, ale tutaj akurat przeliczniki, jeżeli dobrze działały, to się spisały wzorowo przynajmniej w tej sytuacji. 33 Peter, troszeczkę słabsze warunki i występ po prostu też na miarę oczekiwań tutaj od Dominika Petera i należało oczekiwać, szczerze mówiąc, o wiele więcej. Dalej Rosja, 23 Klimow, dwa solidne skoki jeśli chodzi o Klimowa, chociaż ten drugi no mógłby być troszeczkę lepszy. 27 Korniłow, startował jeden z niewielu zawodników, fajnie, że komentatorzy zwrócili na to uwagę, że jest to jeden z niewielu zawodników, który jeszcze pamięta mistrzostwo świata z Oberstdorfu z 2005 roku. Też dwa niezłe skoki na pojedynczych treningach, skakał bardzo dobrze, było to zazwyczaj spowodowane tym, że on miał jeszcze wiatr pod narty, dochodziło do zmiany warunków i już reszta stawki miała z tyłu, a on właśnie dzięki wiatrowi z przodu znajdował się nawet w okolicach 10 miejsca. I 35 Nazarow, skok powiedzmy w miarę dobry, ale też bez rewelacji. 43 Sadrejew, tak naprawdę od kwalifikacji coraz więcej drobnych błędów się pojawiało dzisiaj, te narty mu odbiło i też po treningach nie zapowiadało się na coś więcej, jeszcze do tego trafił nie do końca topowe warunki, ale też nie jakieś szczególnie słabe i oto jest efekt. 43 miejsce, ale występ całościowy na mistrzostwach świata Sadrejewa jak najbardziej na plus.
Dalej Finlandia z Estonią, 25 miejsce Arti Aigro w pierwszej serii, fantastyczne warunki, 131 metrów, jeśli dobrze pamiętam, bardzo ładnie wylądowany. Tutaj mógł dostać więcej niż to 18 punktów, tym bardziej, że skaczący niedługo później Cenepreus no tam troszeczkę potańczył i dostał 53,5 punkta od sędziów. No to dla mnie akurat te noty dla Cene były nieporozumieniem, bo powinny być o wiele niższe, albo oceny dla Aigro co najmniej 55,5 punktu. Ale występ w porządku, nie jest to jakaś mega przerwa, jeśli chodzi o czołową 30 dla Estończyka, bo dwa lata temu Malcew był w czołowej 30. 30 miejsce Kyto Saho, występ w porządku, fajnie, że jest w czołowej 30, ale też nie ma jakiejś szczególnej rewelacji. 31 Antti Aalto, zabrakło odrobinkę, ale od Aalto należałoby mimo wszystko wymagać, że znajdzie się w tej czołowej 30, chociaż skok też nie był jakiś szczególnie zły, przynajmniej ja nie dopatrzyłem się wyraźnych błędów u Aalto. I 38 Etunus Jannen, wynik na miarę oczekiwań, jeśli chodzi o Fina. Ameryka Północna, 28 Boyd Klaus. Fajnie, że dostał się do drugiej serii, brawa dla Boyd Klausa. 44 Soukup. Skok nawet może odrobinkę powyżej oczekiwań, bo chociażby na obiekcie normalnym, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle nie dostał się do konkursu, a tutaj wyraźnie powyżej na stawki, więc nie jest źle. Nie należy się przyczepić do tego występu, nie należy się przyczepiać do tego występu. Ale jeśli chodzi o reprezentantów USA, no to można by. 48 Larson, 49 Urlaub. Larson złapał jeszcze do tego niezbyt dobre warunki, chociaż nie jakieś wybitnie złe na tle całego konkursu i z dość wyraźną stratą zamknęli stawkę, więc no występ reprezentantów USA dzisiaj no był mocno przeciętny. Dalej Czesi, 36 Korzyciek, 41 Szturca, 42 Sakala. Występy na miarę oczekiwań, jeśli chodzi o Sakale, to może nawet odrobinkę powyżej oczekiwań, bo w kwalifikacjach na obydwu skoczniach ledwo co dostawał się do konkursu głównego, a tutaj okolice 40 miejsca, no a przynajmniej mały plus tutaj zasługuje. 46 Polaszek, no teoretycznie to powinien być właśnie zawodnik z czeskiej prezentacji najbliżej 30 miejsca, ale no Szturca całościowo i Korzyszek wypadają tutaj po prostu lepiej. I reszta świata, 37 Zografski. Skok taki, powiedzmy, na miarę oczekiwań, ale też bez rewelacji, jeśli chodzi o Zografskiego. I wielkie brawa dla Witalija Kalniczenki, 29 miejsce, dwa bardzo dobre skoki. Zresztą, jak patrzyło się na reakcję, no to te skoki mu naprawdę musiały wyjść, zwłaszcza drugi skok, 126 metrów. Wielkie brawa dla Kalniczenki. Pierwszy raz od 12 lat Ukrainiec znajduje się w drugiej serii imprezy ranki mistrzowskiej. 12 lat temu, też na obiekcie dużym w Libercu, był to Wołodymyr Boszczuk, a ostatni raz czołowa 30 Pucharu Świata, jeśli chodzi o zawody indywidualne, no to był Witali Szumbarec, rok 2010, więc naprawdę wielkie osiągnięcie Witalia Kalniczenki, wielkie brawa dla tego zawodnika. I Marusiak też zaprezentował się bardzo dobrze, 39 miejsce jak na Jevhena Marusiaka, który często ma problem w ogóle z przyjmieniem kwalifikacji, jeżeli są one obsadzone mocniej niż przez 55 zawodników, no to też jest bardzo dobre osiągnięcie i tutaj wielkie brawa dla Ukraińców, nie tylko dla Kalinczenki, ale też dla Marusiaka. Chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że miał jedne z najlepszych warunków w całym konkursie. Dalej Kazachstan, Siergiej Tkaczenko 40, skok na miarę oczekiwań. 47 Daniel Wasiliew, fajnie, że zaprezentował się znów w konkursie głównym. I 45 Feldoran, nie zamknął stawki, był przed reprezentantami USA, więc naprawdę brawa, że mimo wszystko godnie zaprezentował swój kraj na imprezie rangi mistrzowskiej w konkursie głównym. A przystępując do ostatniego typowania wyników na tych mistrzostwach świata, oczywiście będę się tym chełpił, że trafiłem mistrza świata w końcu w przewidywaniach. Oczywiście na 1000 przewidywań w końcu musiało się trafić to, które będzie trafione, ale jest to jakiś powód do dumy w końcu. Jeśli chodzi o drużynówkę, to obstawiam Austrię przed Norwegią, Polską, Niemcami. Tutaj jeśli chodzi o Polskę i Niemcy, to naprawdę powinno iść na noże, powinno być bardzo blisko i jestem tutaj no dosłownie 50 na 50. Najchętniej dałbym i Polskę i Niemcy na trzecim miejscu razem, ale dam tutaj reprezentację Polski przed reprezentacją Niemiec, na piątym miejscu Słowenia, na szóstym Japonia, chociaż do Słowenii raczej bardzo dużo tracić nie będzie. I tutaj siódme miejsce. Przed mistrzostwami świata dałbym tutaj Rosję bez żadnego zawahania. Po pierwszych treningach z zawahaniem dałbym tutaj Rosję z zastrzeżeniem, że może zagrozić Japonii. A teraz daję tutaj z zawahaniem, ponieważ Szwajcarzy prezentują się całościowo lepiej przy słabnącym Sadryjewie, mimo wszystko słabnącym, jeśli chodzi o poziom sportowy na tych mistrzostwach, przeciętnie skaczącym Nazarowem, to siódme miejsce jest mimo wszystko na kredyt zaufania, jeśli chodzi o reprezentację Rosji, ale dam
ich na tym 7 miejscu, na 8 miejscu Szwajcaria, na 9 Finlandia, na 10 miejscu Czesi. Być może dałbym ich przed Finami, ale wydaje mi się, że Filip Sakala tutaj może pokrzyżować ewentualne plany walki o miejsce wyższe niż 10. 11 miejsce USA, 11 miejsce Kazachstan. Ogólnie te miejsca 12-14 są bardzo trudne do obstawienia. Wydaje mi się, że najlepszy będzie tutaj Kazachstan, mimo tego, że Dewiatkin najprawdopodobniej wystąpi na drugiej zmianie. Jest to bardzo prawdopodobne. Na 13 miejscu Rumunia i mimo wszystko na 14 miejscu będzie w mojej opinii Ukraina, bo pomimo tego, że Marusiak skakał dzisiaj przyzwoicie, a Kaniczenko bardzo dobrze, no to jednak i Waskul, a zwłaszcza Korczuk, no odstają umiejętnościami na ten moment bardzo. Może nie aż tak bardzo Waskul, a jednak Anton Korczuk, bardzo młody zawodnik i w tym momencie widać po prostu, że jeszcze bardzo dużo mu brakuje do startowania na poziomie nawet Pucharu Kontynentalnego. To tyle. Do usłyszenia.